Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. W trójkącie równoramiennym ABC dane są AC równe 6, BC równe 6 i kąt ACB 30 stopni. Oblicz wysokość AD trójkąta opuszczoną z wierzchołka A na bok BC, czyli szukamy tej wysokości. Zauważmy, że wysokość pada pod kątem prostym. Czyli możemy sobie tutaj zastosować sinusa. Sinus 30 stopni, czyli tego kąta, to jest stosunek przy prostokątnej stojącej naprzeciwko kąta, czyli u nas H, do przeciwprostokątnej, czyli do 6. Sinus 30 stopni to jest 1 druga, to jest H do 6. Co robimy zatem dalej? Mnożymy sobie na krzyż to razy to równa się to razy to, czyli 1 razy 6 daje nam 2 razy H. Dzielimy przez 2, czyli 6 drugich to jest H, czyli H to się równa 3. Nasze H jest równe 3, to jest odpowiedź do zadania. Czyli AD równa się H równa się 3.